Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z posłem na Sejm Rzeczpospolitej Andrzejem Zapałowskim. Witaj Andrzeju. Dzień dobry, witam serdecznie. Andrzeju, o sprawach sejmowych dzisiaj chyba nie będziemy rozmawiać. Natomiast chciałbym Cię zapytać, chociaż częściowo to też jest sprawa sejmowa, bo jesteś w Komisji Spraw Zagranicznych i chyba w Komisji Łączności z Polakami poza granicami, tak? Komisji Łączności z Polakami i Komisji Obrony Narodowej. A, i o Komisji Obrony. A, Komisji Spraw, widzisz, pomyliło mi się. W Komisji Spraw Zagranicznych jest mój inny rozmówca, Roman Fritz. I tam pod przewodnictwem pana Kowala no, różne dziwne rzeczy procedują. Dobrze. No właśnie, łączność z Polakami za granicą spowodowała, że byłeś nie tak dawno, kilka dni temu, w Wilnie, gdzie odbywał się bardzo ważny, doroczny marsz Polaków. Czy to jest właśnie impreza co roku odbywająca się? Czy była w tym roku jakaś specjalna okazja, czy specjalne wydarzenie, że do tego marszu w tym terminie doszło? To jest od dwóch dekad cykliczna impreza, którą zainicjował pan Mackiewicz, były szef Związku Polaków na Litwie. I to jest fantastyczne, po prostu taki element zewnętrznego pokazania siły Polaków, ponieważ kilkanaście tysięcy Polaków maszeruje przez główną część Wilna pod biało-czerwonymi flagami w strojach narodowych i kończy się tą mszą w Ostrej Bramie. Także można powiedzieć, że fantastyczna impreza. I tylko pozazdrościć, że w innych miejscach na świecie, po prostu tam, zwłaszcza na wschodzie, gdzie jest Polonia, tego typu imprezy się nie odbywają. Czyli organizatorem jest Związek Polaków na Litwie, czy to Tak. jest inicjatywa różnych jeszcze środowisk? To jest główny inicjator, Związek Polaków na Litwie. Oczywiście w tym uczestniczy wiele innych stowarzyszeń polskich, które działają na Wileńszczyźnie. Czy podzielasz tą opinię, że Polacy na Litwie, bo trudno tu mówić o Polonii, skoro to są Polacy od wieków, od pokoleń mieszkający na tych terenach, to być może najlepiej zorganizowana grupa Polaków poza granicami obecnej Rzeczpospolitej? Tak, była równie dobrze zorganizowana Polonia na Białorusi, tylko polityka polskich rządów i w stosunku do tej Polonii, czyli wykorzystywanie jej, jak również polityka w stosunku do Białorusi, doprowadziła do wyniszczenia, rozbicia tego Związku Polaków, zniszczenia polskiego szkolnictwa, które bardzo dobrze się rozwijało, polskich ośrodków kultury na Białorusi. I podobna sytuacja była na Ukrainie, gdzie Polaków poświęcono po prostu na rzecz chorych stosunków polsko-ukraińskich, gdzie jest wyraźna asymetria po stronie Ukrainy. Jakie są w tej chwili najważniejsze postulaty Polaków mieszkających w Wilnie, na Wileńszczyźnie, no ale też w innych częściach Litwy, bo myślę, że na Kowieńszczyźnie niewielkie, ale jednak grupy Polaków i w innych rejonach Litwy są. Na czym im najbardziej zależy? Czy to są postulaty tylko tożsamościowe, narodowe, kulturalne, a może religijne, czy również mają jakieś postulaty polityczne, bo pamiętajmy, 30 lat temu, na początku lat 90. był w ogóle projekt takiej autonomii polskiej na Litwie. No przede wszystkim na razie Polacy na Litwie oczekują realizacji podpisanego 30 lat temu traktatu polsko-litewskiego, gdzie zabezpieczono polskie interesy polskiej mniejszości i przez 30 lat Rzeczpospolita Polska nie była w stanie wyegzekwować tego, do czego zobowiązali się Litwini.
Więc tutaj tylko w tym roku Litwini uderzyli w dwie polskie szkoły, które likwidują nauczanie w języku polskim w tych szkołach. I tutaj widać, że zresztą ja to mówiłem w Sejmie ostatnio, że Litwini oczekują, żeby polscy żołnierze umierali za Litwę, a z drugiej strony traktują miejscowych Polaków, jakby byli wrogami państwa litewskiego. To jest po prostu rzecz skandaliczna i tutaj państwo polskie musi bardzo jednoznacznie podjąć w końcu działania na tym kierunku. Czy w obecnej koalicji rządowej w państwie litewskim, w Republice Litewskiej, są w rządzie jacyś Polacy? Bo bywało, że w poprzednich latach była pani, która była wiceministrem chyba spraw wewnętrznych, był pan, który był ministrem od spraw transportu i komunikacji. No, było zawsze wśród tych wysokich urzędników państwa litewskiego jakieś grono Polaków, przedstawicieli partii politycznej, która się nazywa Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Tu się nic nie zmieniło, ta nazwa nadal obowiązuje, tak? Tak, oczywiście. Polacy mają posłów. Wtedy mieli duże grono, prawie 10 posłów. W tej chwili, w ostatnich wyborach, był problem przekroczenia progu wyborczego, bo tutaj cały czas państwo litewskie też manipuluje. Mianowicie, nawet w ostatnich miesiącach zmieniło administracyjnie jeden z okręgów wyborczych, tak żeby Polacy tam nie mieli większości. Akcja Polaków na Litwie przygotowuje się w tej chwili do wyborów do Europarlamentu i tutaj właśnie szef Związku Polaków na Litwie jest członkiem Parlamentu Europejskiego, a jesienią mają odbyć się wybory parlamentarne na Litwie, w których też Akcja Wyborcza Polaków na Litwie będzie uczestniczyła. Czyli na dzień dzisiejszy ilu jest posłów? Dawniej było to około 10, a teraz jest mniej. Teraz było trzech, z tym, że jedna posłanka odeszła do socjalistów, więc jest dwóch posłów. Aha. No to dobrze, że przynajmniej, bo są takie miejsca w Polsce, gdzie nie ma, takie miejsca w świecie, gdzie Polacy nie mają w ogóle reprezentacji. Natomiast ta sytuacja, jak widać, pomimo przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej, to czy w Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską, czy wcześniej w Związku Sowieckim, nastawienie niestety głównych ośrodków politycznych litewskich do Polaków jest nieprzychylne. No tak, na Litwie generalnie większość tych konserwatywnych partii ma bardzo negatywne nastawienie do Polski i to należy tutaj patrzeć na to z punktu widzenia geopolityki. Litwa jest w wyjątkowo trudnej sytuacji pod względem bezpieczeństwa. Jednym z warunków przetrwania Litwy jest Polska, a oni uderzają ciągle i niszczą polską mniejszość na Litwie. Więc to jest taka po prostu polityka państwa, które ma bardzo jakieś głębokie, można powiedzieć, kompleksy w stosunku do Polski, Polaków, i te kompleksy przewyższają nas nad roztropnością, rozsądkiem, tym, co po prostu Litwini powinni robić, bo jeszcze raz powtarzam, jednym z warunków takich istotnych przetrwania państwa litewskiego jest wsparcie państwa polskiego. To może pozostańmy przy kwestiach naszych wschodnich aktualnie sąsiadów, w kontekście oczywiście polskim, ale zmieńmy kierunek. Przenieśmy się z Wilna do Mińska, do stolicy Republiki Białoruskiej. Ostatnio od kilku dni, no można powiedzieć, jest grzany, tak brzydko mówiąc, jest grzany temat sędziego Tomasza Szmita, który po wyjeździe na Białoruś w czasie urlopu, który akurat miał urlop od świąt, zdaje się, do
do teraz, do początku maja. Można powiedzieć, poprosił o opiekę prezydenta Łukaszenkę i poprosił o azyl. Jak tą sytuację mógłbyś skomentować, bo no jednak wysoki urzędnik wymiaru sprawiedliwości zachował się, mówiąc co najmniej niekonwencjonalnie, a może jest jakieś drugie dno tej sprawy. No, przede wszystkim tutaj to, że jakiś obywatel jakiegoś państwa zdradził dane państwo, no to się zdarza i to w wielu wypadkach na Ukrainie to jest bardzo często zwykłą normą, ale tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że to był sędzia, który miał dostęp do informacji niejawnych. A zgodnie z polskim prawem sędziowie nie uzyskują dostępu do informacji niejawnych, mają je z urzędu, z chwili na stanowisko sędziego. W związku z tym, no tutaj rodzi się pytanie, dlaczego ta specjalna kasta ma tak specjalne przywileje bez uzyskiwania dostępu. Więc to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że teraz w oparciu o medialne doniesienia okazuje się, że on tą działalność prowadził od dawna i dopiero w tej chwili po prostu została ona ujawniona tylko przez to, że on znalazł się na Białorusi i na Białorusi zrobił konferencję prasową. I to, że polskie służby nic o tym nie wiedziały, no to troszeczkę jest takie niepokojące. Czyli jak gdyby wszystko na to wskazuje, że ta współpraca z służbami białoruskimi to była współpraca od dłuższego czasu i że może ta sytuacja wokół niego się już zagęszczała, no i stwierdził, że nie ma co dalej ryzykować i po prostu zmienił miejsce swojego stałego pobytu. No zapewne i tutaj jest pytanie podstawowe, czy to są służby białoruskie czy rosyjskie, ale to istotnie nic nie zmienia. Pytanie jest, jakie zasoby w rzeczywistości wywiózł z Polski, bo pojawiają się też informacje, że miał dostęp do akt weryfikacyjnych, czyli akt weryfikacji oficerów polskich służb specjalnych. I tutaj mógł przekazać mnóstwo danych, w tym nazwiska, miejsca prowadzenia operacji itd. Więc to jest niezwykle niepokojące. Skoro mówimy o tych sprawach wschodnich w kontekście Polaków, którzy są słusznie albo niesłusznie właśnie, bo są i takie przypadki oskarżani o zdradę Polski, to chciałem cię zapytać, bo pojawiły się zdjęcia chyba w dniu wczorajszym, w dniu święta zwycięstwa nad faszyzmem w Rosji, w Tatarstanie. Zawodnik tamtejszego zespołu piłkarskiego, Maciej Rybus, brał udział w składaniu kwiatów i razem z innymi zawodnikami tego klubu, składając kwiaty, miał tą kokardę, Georgijewkę chyba, tak? Bo to jest na cześć Tak, świętego tak, tak. Grzegorza. No, mnie się wydaje, że jeżeli ten klub jest jego miejscem pracy, ma rodzinę w Federacji Rosyjskiej i to żona jest Rosjanką, czy ta reakcja mediów polskich nie jest przesadzona? Czy nie są ludzie przeczuleni? No bo co innego, jeżeli sędzia, który miał dostęp do niejawnych informacji, ucieka i prosi o pomoc przywódcę sąsiedniego państwa, a co innego piłkarz, który pracuje w klubie na terenie Federacji Rosyjskiej i uczestniczy nie w jakiejś imprezie czysto politycznej, tylko raczej historycznej, po prostu pod pomnikiem upamiętniającym poległych w czasie, jak to oni nazywają,
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Czy uważasz, że jak powinien się zachować Rybus jako piłkarz grający w Rosji? I czy uważasz, że reakcja polskich mediów jest adekwatna do tej sytuacji? Na pewno nie można tych dwóch spraw porównywać, bo czym innym jest domniemana zdrada stanu, czyli zdrada interesów państwa polskiego i współpraca z przeciwnikiem w zakresie ujawniania danych dotyczących istotnych kwestii bezpieczeństwa, a czym innym jest to, że ktoś demonstruje w jakimś sensie po prostu jakieś związki historyczne z Wielką Wojną Ojczyźnianą. Nie wiem, może po stronie jego, może po stronie żony ktoś walczył w tej wojnie, może chciał zrobić gest w stosunku do kolegów z klubu. No to już jest jego taka troszeczkę prywatna sprawa, bo to jest kwestia tylko określenia się symbolem narodowym. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja jakąkolwiek obcą flagę przypinał, czy też symbol poza polskimi symbolami, ale oczywiście też nie można tego przenosić wprost. Nikt nie robi afery, jeżeli ktoś pojedzie do Izraela i chodzi w nakryciu głowy, które jest charakterystyczne dla Żydów, prawda? I tutaj też w jakiś sposób to jest, oczywiście to jest wyraz religijny, tamten jest wyraz polityczny, ale ja bym w ogóle z tego nie robił afery. Co innego, gdyby on grał w polskiej lidze, na terenie Polski, na terenie Polski by chodził z tą wstążką giergiewską. To jest zupełnie inny wymiar. Po prostu gra w Rosji i jeżeli po prostu identyfikuje się z kolegami z klubów, no to może był taki gest z jego strony. No i to jest wszystko. Być może też nie miał wyboru, po prostu być może w tym klubie jest przyjęte, że zawsze w tą rocznicę wszyscy piłkarze, zarówno rosyjscy, jak i z innych krajów, bo tam grają piłkarze chyba z kilku krajów, i europejskich, i azjatyckich, i afrykańskich, no i ich pracodawca, czyli klub po prostu oczekuje od nich takiego, a nie innego zachowania. On tam żadnych gestów antypolskich nie robił, po prostu uczestniczył w upamiętnieniu historycznym. Tam też jakiegoś podtekstu politycznego, z tego co wiem, jakiejś nachalnej propagandy proputinowskiej nie było. Tak, no z informacji, które posiadam, to po prostu prawdopodobnie tak było. Zresztą no to by trzeba z nim porozmawiać, co nim powodowało, bo tak ocenianie kogoś po jakiejś tam wrzawie medialnej, która się rozpętała i utożsamianie, robienie jakichś zbitek myślowych jest absolutnym nieporozumieniem i to jest takie prostactwo intelektualne. Trzeba porozmawiać, dlaczego on to zrobił. Może był to gest, który żonie obiecał. No trudno tutaj cokolwiek mówić, no po prostu nie możemy uogólniać wszystkiego, bo akurat taki trend jest po wydarzeniu z tym sędzią. Pytanie jest takie, ile mamy podobnych przypadków w Polsce jak ten sędzia, którzy mają dostęp do tych informacji wrażliwych i je przekazują na zewnątrz. Byłeś swego czasu eurodeputowanym, byłeś posłem do Parlamentu Europejskiego. Wiem, że w tym roku nie startujesz w tych wyborach, masz obowiązki w polskim Sejmie. Natomiast powiedz mi, czy takie podejście niektórych uniosceptyków, bo ja nie lubię słowa eurosceptyk, bo ponieważ eurosceptyk to ktoś, kto jest sceptyczny wobec Europy, a my wręcz przeciwnie, my bronimy pewnej tradycji polskiej, europejskiej, zachodniej, chrześcijańskiej przeciwko Unii, a Unia często jest zaprzeczeniem tradycyjnych wartości europejskich. Czyli jeżeli ktoś jest uniosceptykiem, a mimo to kandyduje do struktur Unii Europejskiej, w tym wypadku do Parlamentu Europejskiego. Czy można to twoim zdaniem porównywać z udziałem Polaków w parlamentach zaborczych w okresie rozbiorów,
gdzie odgrywali oni ważną rolę. Nie były to jakieś wielkie ilości, ale w każdym z tych parlamentów było kilku, nieraz kilkunastu posłów reprezentujących Polskę. Często to byli wybitni przywódcy, czy to Narodowej Demokracji, czy to chadecji, czy to Ruchu Ludowego. I oni tam bardzo dzielnie i bardzo nieraz skutecznie bronili polskich interesów, pomimo że nie istniało wówczas państwo polskie. Czy takie porównania uważasz są zasadne i czy dobrze robią ci, którzy są uniosceptyczni, a mimo to startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Oczywiście, proste stwierdzenie, nieobecni nie mają racji, jest jednoznaczne. Jeżeli ktoś decyduje o Polsce, to trzeba tam być. I to zarówno w okresie zaborów, jak i też w okresie po prostu tym, który mamy, czyli jeżeli jesteśmy pod pręgierzem tej szalonej, skorumpowanej administracji brukselskiej. To my musimy tam być. I tutaj zwrócę tylko uwagę, że tak jak wspomniałeś, wielu przywódców odradzającego się państwa polskiego to byli parlamentarzyści, czy to Dmowski, czy Witos, inni w parlamentach zaborczych. Ale kwestia jest jeszcze druga. Przecież mnóstwo wyższych oficerów, generałów służyło też w armiach zaborczych, którzy później stanęli budować Polskę odrodzoną, czy Dobór Muśnicki, czy generał Rozwadowski. To są po prostu osobistości. Gdyby nie ich służba wtedy w tamtych armiach, być może byłby problem z utrzymaniem Polski w 1918 do 20 roku. Więc tutaj w chwili takiej decydującej ważne jest to, po której stronie kto stanie. Czy stanie po stronie polskiej, czy stanie po stronie państwa, któremu służył. Pozostając jeszcze przez moment przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, czy uważasz, że dobór kandydatów we wszystkich komitetach, nie tylko chodzi mi o Konfederację, Wolność i Niepodległość, ale również inne, no momentami szwankuje. Teraz ci zadam pytanie dotyczące kandydatki właśnie Konfederacji, Wolność i Niepodległość, pani Aleksandry Kiepury. Ona chyba z Wrocławia startuje. To jest młoda osoba, ma 23 lata, no ale niestety dziwne rzeczy opowiada. Są filmy na YouTubie, są już teksty też na różnych portalach, że mając 23 lata, od 10 lat pije alkohol, od 10 lat bierze narkotyki. No, czy tacy ludzie, którzy nie kryją się z pewnymi ułomnościami, zamiast pracować nad nimi i je przezwyciężyć, chwalą się i to w przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Moim zdaniem to trochę kompromituje tych, którzy układali tą listę i taką panią na tą listę wpuścili, no bo no, od 13 roku życia korzystać z tego typu używek to co najmniej jest dziwne. No, mam bardzo podobne zdanie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na terenie, na którym ja funkcjonuję, mam jakiś wpływ na układanie listy, żeby się zgodzić na osobę, która w środowisku ma bardzo, ale to bardzo negatywne postawy. Więc tutaj po prostu doszło do jakiegoś wielkiego błędu. Myślę, że to władze Konfederacji będą wyjaśniać. Czy uważasz, że sytuacja na Ukrainie, bo przejdźmy może jeszcze do tego wątku na koniec naszej rozmowy, no idzie właśnie w kierunku takim, że ta pomoc, która idzie z krajów NATO dla Ukrainy, jest coraz bardziej marnotrawiona przez samych Ukraińców, ponieważ zdaje się, że nie potrafili skutecznie rozwiązać sprawy tych poborowych. Nadal tysiące Ukraińców uchyla się od
poboru, no najczęściej wyjeżdżając do Polski i do innych krajów na zachód od Ukrainy. No, wielkie przetasowania też w różnych służbach ukraińskich, zmiany generałów, zmiany różnego rodzaju polityków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tym kraju. Czy nie masz wrażenia, że coraz większy chaos w środku prowadzenia tej wojny wdarł się w szeregi ukraińskie i że to rokuje raczej, że może nie szybko, ale sukcesywnie, powoli to zwycięstwo może się przechylać na stronę Federacji Rosyjskiej? No, Ukraina od dekad jest, że tak powiem, w świecie bardzo wysoko notowana pod względem korupcji. I to w czasie wojny się nie zmieniło. Trzeba pamiętać, że duża część społeczeństwa ukraińskiego to jest społeczeństwo rosyjskojęzyczne, które jest mentalnie związane od wieków z Rosją. Więc tam można powiedzieć, że dochodzi w niektórych przypadkach do bardzo głębokiego, można powiedzieć, no, takiego tożsamościowego, dylematów tożsamościowych. Czy stanąć po stronie Ukrainy, czy stanąć po stronie Rosji. I wielu obywateli Ukrainy dlatego wyjechało z Ukrainy, bo przepraszam, bo nie chciało walczyć, albo w ogóle nie chciało walczyć. Ukraina ma bardzo poważne problemy, ma w tej chwili niszczoną sieć energetyczną, ma wyniszczone zasoby osobowe, ma bardzo duże braki, pomoc Zachodu, Stany Zjednoczone spóźniły się co najmniej o pół roku, więc sytuacja na froncie z dnia na dzień się pogarsza i myślę, że tutaj nie ma innego wyjścia niż dążyć do zawieszenia broni, bo to będzie dla wszystkich najbardziej korzystne. Chciałem cię spytać w ostatnim pytaniu o taki wywiad, który przeprowadził szef Radia Wnet Skowroński z panią profesor Magdaleną Gawin. Ona była wiceministrem w rządzie PiS-u, była też dyrektorem Instytutu Pileckiego. No i została w trybie natychmiastowym, jak to ona sama określiła, w ciągu 2 minut wyrzucona z tych stanowisk rządowych przez nową ekipę, konkretnie przez panią Schering-Wielgus. No i tak trochę opowiadała o tej sytuacji, żaliła się w Radiu Wnet. Natomiast ona tam powiedziała bardzo dziwną rzecz. Bo ona przez 2 lata, od 2022 roku do 2024 roku, była tym dyrektorem w Instytucie Rotmistrza Pileckiego. Ona powiedziała tak, że zanim zaczęła się wojna na Ukrainie, zanim pojawiły się takie przypadki, to też trzeba rozważyć, na ile są one prawdziwe, na ile są, skala ich jest prawdziwa, czy nie są po prostu przesadzone, jak na przykład morderstwo w Buczy. No, do jakiegoś morderstwa tam doszło, natomiast ja nie znam żadnych szczegółowych danych, czy śledztwo się zakończyło i coś zostało ustalone. Ile było ofiar, kto były tymi ofiarami, kto mordował i tak dalej, bo są też głosy, że tam zostali zabici na przykład kolaboranci, którzy kolaborowali z wojskami Federacji Rosyjskiej, czyli zostali zabici w zasadzie przez samych Ukraińców. Natomiast wszystko to i tak poszło na poczet działań Federacji Rosyjskiej. Na pewno zbrodnie Federacji Rosyjskiej też tam były, natomiast no zawsze warto docierać do prawdy. I pani właśnie Gawin powiedziała tak, że zanim wybuchła wojna na Ukrainie, uznaliśmy, że trzeba powołać instytut, właśnie w tym wypadku Pileckiego, którego między innymi zadaniem było badanie zbrodni, różnego rodzaju zbrodni wojennych. Ten instytut zajmuje się zarówno historią najnowszą, czyli aktualną sytuacją na Ukrainie, jak i zbrodniami na przykład z okresu II wojny światowej,
na przykład obławą augustowską. To taki temat bardzo ważny w tym Instytucie Pileckiego. Czy to nie sugeruje, że pewne działania troszeczkę były podejmowane na zapas i były podejmowane no tak jakby prowadzić politykę historyczną w konkretnym duchu. Nie dążyć do prawdy historycznej, a prawda historyczna powinna być ustalana i w stosunku do Buczy, i w stosunku do obławy augustowskiej i wszystkich innych wydarzeń, tylko po prostu jak gdyby inspirować konkretną narrację w tych sprawach. No, ja bym tutaj tak daleko nie szedł z tego względu, że, bo pytanie, czy Instytut Pileckiego zajmuje się i ma się zajmować zbrodniami związanymi z narodem polskim, czy też z innym obszarem kulturowym, politycznym, narodowym. Bo jeżeli w tym drugim wypadku, no to powinien w tej chwili badać zbrodnie w Palestynie, prawda, w strefie Gazy i w innych miejscach na całym świecie. Czy też ogranicza się do tego, gdzie po prostu Polacy byli ofiarami. Więc ja bym tutaj, że tak powiem, nie szedł tak daleko z wnioskami, aczkolwiek zobaczymy, jakie będą efekty prac i na czym się skoncentruje ten Instytut Pileckiego, bo ja podejrzewam, że w tej chwili pewnie przy tej władzy stracił finansowanie i jego wpływy będą bardzo ograniczone. Prawdopodobnie tak się stanie, jak powiedziałeś. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Andrzeju za tematy, na które wyraziłeś swoją opinię. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. A Państwu dziękuję za uwagę. Moim i Państwa gościem był poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Zapałowski, dawniej także eurodeputowany. Proszę Państwa, bardzo polecam nasze programy, zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA. Zachęcam na subskrypcję wielu kanałów i oglądanie regularnie naszych filmów. Dziękuję za wsparcie finansowe Państwa wpłaty na nasze cele statutowe, na edukację, na media, na wydawnictwa są bardzo ważne. Dzięki temu możemy kontynuować naszą działalność. No i oczywiście zachęcam do zainteresowania się książkami. Nasze książki i nie tylko nasze książki są na portalu cep-sklep.pl. CEP, czyli jak Centrum Edukacyjne Polska, myślniksklep.pl, a tam książki w dwóch seriach wydanych przez nas. Jedna seria to są gorące tematy. Tam jest w tej chwili 5 książek. Najnowsza, wyszła niedawno, to książka autorstwa księdza Henryka Czepułkowskiego, Antykościół w natarciu. To jest książka oparta na treściach, które Henryk Czepułkowski opowiedział na spotkaniu Młodzieży Wszechpolskiej w setną rocznicę Ligi Narodowej. Czyli to było w lipcu 1993 roku. Nadal jest bardzo aktualna i bardzo ciekawy autor. To jest jedyna książka, którą on w całości sam napisał. Ale on jest również tłumaczem. Henryk Czepułkowski przetłumaczył dwie inne książki w tej serii, New Age, Nowa Religia, a także Masoneria, Czyżby Papierowy Tygrys. Z innych książek oczywiście polecam książkę o kulisach polityki międzynarodowej, źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street, francuskiego autora, francuskiego przedstawiciela tamtejszych służb specjalnych, Pierre de Villemarais. Myślę, że bardzo ważna książka. A także książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa. 3 tomy dotyczące kulis II wojny światowej. To są te książki z mapą Gomberga na okładce. A także książka dotycząca historii i częściowo teraźniejszości na dawnych polskich kresach wschodnich. Kresy wschodnie źródłem siły i potęgi Polski. Taka książka z mapą połączonych pierwszej, drugiej i trzeciej Rzeczpospolitej. Z książek osób, które pojawiają się na naszej antenie, polecam książkę
i inne książki, ale w tej chwili pokażę tylko jedną książkę Henryka Pająka, Państwo POLIN w państwie polskim. O, no właśnie, jak gdzieś istnieje państwo w państwie, no to jest coś chorego. I tu pan Pająk właśnie głównie mówi o tych zwolennikach idei POLIN, którzy działają niewątpliwie na terenie Polski, ale nie tylko, również na terenie Ukrainy. Oraz książka pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, to jest były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Syrii, który napisał niedawno książkę Polska czy Ukropolin? Z bardzo groźnie brzmiącym podtytułem. Podtytuł brzmi Polska Palestyną Europy. No gdyby tak było, gdyby to nam faktycznie groziło, no to sytuacja byłaby bardzo trudna. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Proszę korzystać z naszej oferty i medialnej, i książkowej. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.